Będziemy w tym roku zabezpieczać wszystkie akweny powiatu szanowskiego. Począwszy od basenu w Libiążu, 50, która jest pięknie przygotowana do sezonu, poprzez obydwie kryte pływalnie Szanów i Czebinie oraz zalew Hechło i zalew Balaton. Na Balatonie w zasadzie architektonicznie niewiele się zmieniło, ponieważ te kąpieliska są doskonałe i bezpieczne. Natomiast przybywa różnych atrakcji, które się tam pojawiają i tam będzie obsada 5-osobowa, 5 osób załogi ratowniczej. Natomiast jeśli chodzi o akwen Hechło, będzie 70 metrów strzeżonej plaży z miejscami dla osób nieumiejących, umiejących pływać. Będzie pełna ekipa 3-osobowa ratowników. Ta plaża jest dosyć długa, w związku z powyższym myślę, że należałoby tu zwrócić uwagę na dzieci, z którymi przyjeżdżamy i które biorą udział w naszym wypoczynku. Po prostu jesteśmy za nie odpowiedzialni. Musimy to kontrolować, gdzie są nasze dzieci, czy są bezpieczne. Przy paru tysiącach wypoczywających często mamy takie problemy, że te dzieci się albo zagubią, albo po prostu należy im udzielić pomocy, gdyż ich kąpiel nie jest zbyt bezpieczna. Na co będziecie zwracać szczególną uwagę, zwłaszcza mając na uwadze, że wciąż mamy pandemię? Pandemia narzuciła pewne rygory, to znaczy tą odległość zachowania tych bezpiecznych metrów, żebyśmy nie kolidowali sobie wspólnie. Natomiast generalnie ratownicy nie noszą maseczek na plaży, nie noszą rękawiczek na plaży. W zasadzie te atrybuty są nam potrzebne przy kontakcie bezpośrednim z poszkodowanym. Jeżeli się kąpiemy i chcemy skorzystać z toalety, zakładamy maseczkę czy nie? Myślę, że tak, że powinniśmy założyć maseczkę, powinniśmy po skorzystaniu z toalety umyć ręce i bezpiecznie odpoczywać. Do wody w maseczce nie musimy wchodzić? Nie, absolutnie. Do wody możemy wchodzić w maseczce takiej do nurkowania, w okularkach, natomiast takiej maseczce ochraniającej nas przed pandemią niekoniecznie. Trzeba słuchać tego, co nam zalecano. Te 4 metry kwadratowe na osobę powinno super zabezpieczyć komfort wszystkich wypoczywających. Natomiast my ze swojej strony starali się będziemy, aby to odbywało się w sposób bezpieczny od strony wody. Najwięcej przypadków mamy interwencji do osób po spożyciu alkoholu i tutaj prosilibyśmy, aby to jednak w jakiś sposób umiarkowany realizować. To jest wypoczynek, oczywiście nikt nie mówi, że nie można tego spożywać, natomiast po spożyciu raczej do wody nie wybierajmy się. Jak współpraca z innymi służbami, bo współpracujecie z policją czy z kimś jeszcze? Współpracujemy z policją, współpracujemy z ratownictwem medycznym. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie. Jeżeli jest taka potrzeba, to zorganizowane służby medyczne udzielają nam pomocy. Również w sezonie letnim przygotowujemy na 19 pokaz taki propagandowy na Balatonie, gdzie będziemy pokazywali pierwszą pomoc przedmedyczną z udziałem policji, która będzie mówiła o bezpieczeństwie, o zasadach bezpieczeństwa. Jest taki program policji Bezpieczna Woda. My również w nim uczestniczymy. Jest to udział Komendy Głównej Policji i Zarządu Głównego Wodnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chciałbym z tego miejsca również bardzo podziękować wszystkim ratownikom, którzy zdecydowali się ten swój czas poświęcić ratownictwu, a przede wszystkim to, że zostali tutaj na miejscu, że zostali w naszych bazach, że zostali na akwenach powiatu szanowskiego, a nie pojechali na cudowne plaże gdzieś za granicę lub na plaże bałtyckie, gdzie na pewno ratowników brakuje i potrzeba. Dla tych, którzy są zainteresowani współpracą z naszą organizacją, z Miejskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, że jesteśmy corocznymi organizatorami kursów dla ratowników. Szkolimy również młodzież z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkich chętnych, którzy czują taką wenę współpracy z nami, serdecznie zapraszamy. Wszelkie informacje na naszej stronie internetowej Miejskie WOPR. Zapraszam serdecznie. Życzę miłego wypoczynku i do zobaczenia po wakacjach.